paznokciowy Nailhaki kontra stylistka paznokci. Wyjdą, nie wyjdą, ile będzie prób? Zobaczmy. Krystian, daj intro. Krystian, dzięki za intro. Widzowie, za to, że jesteście, zaczynamy. Kolejny Nailhak oglądany samotnie. Samotnie będzie oglądany Nailhak od osoby, która się nazywa W Szponach Mani. Malejemy pazura na niebiesko. I na to co? Nie, to jest jakiś produkt. To jest jakiś produkt gęsty, przezroczysty. Sonda, nie mam sondy. Nie mam sondy, więc robię to patyczkiem. Ale czy ja mam taki przezroczysty produkt, który no nie będzie się tak poziomował jak ten tutaj? Pyłeczek. Dobra, coś się wymyśli. Piękne. I na to top. Dobra, tutaj kluczowym będzie znalezienie produktu, który będzie jednocześnie topem, bez lepkiej warstwy i jednocześnie, że, który nie będzie się lał, nie będzie taki rzadki, poziomujący, który będzie gęsty. 3D Art Gel. Nie mam takiego! No dobra, to robimy tym, co mam. Malujemy na niebiesko Tipsa i jakoś se poradzę chyba. Albo i nie. Tips. Nie mam hybryd żadnych. Znowu sobie muszę jakoś radzić bez hybryd. Muszę se namieszać. Znaczy mam takie prototypy, nie? Muszę se namieszać hybrydę najpierw i dopiero będę nakładać. Hybryda, żeby mi się łatwiej malowało. Weźmiemy sobie tutaj troszkę agenta. Za dużo, za dużo. No dobra, może nie będzie źle. Oj, piękna, poziomująca jest teraz. Może troszkę ją zrobimy jaśniejszą, tę hybrydę? Na inspiracji był jaśniejszy ten niebieski, więc może ciutkę rozjaśnię. No i przy okazji troszeczkę go zagęszczę. Dobra, ładny kolor, ładny. Chyba w to pójdę. Nie będę niczym brudzić tego błękitu. Tak zostawiam. Tak zostawiam, malujemy. Dobra, ciutkę jaśniejszy. Tak, żeby pyłek dobrze wyglądał, wiecie. Ja też nie mam takiego samego pyłku, jak ta dziewczyna miała, ale postaram się, żeby był równie ładny ten pyłek. Dobra, tips jest? Jest. Niebieski jest? Jest. No to szmarujemy. Jaki krzywy tips. Teraz to dopiero widzę na tym jasnym tle, tak nie było widać. Och, no nic. Utwardzam w lampie. No i teraz mam jakiś top, ale też prototyp. On się trochę poziomuje, ale jest bardzo gęsty. O, widzicie? Bardzo gęsty jest, więc może zdążę poszurać. Tak, żeby zostały te kreski, ewentualnie może takim pędzlem porobię, o, żeby te kreski tak szybciej zrobić, nie? Tak po prostu maznę i szybko do lampy. Tak zrobię. Polecimy szybko, po prostu szybkie maźnięcie i do lampy, żeby zanim to się wsysnie, żeby były takie, wiecie, te nierówności, takie wgłębienia. Dobra, kładę top. Próba numer jeden. Topem, co prawda, poziomującym się, ale jest na tyle gęsty, że może tym pędzelkiem jakoś się to... No dobra, zobaczymy. On jest taki, och, konkret. Gęścioch. Obejść, nie? Uhu! Próba numer jeden. Obejść, jaki gęsty. I chodzi o to, żeby ten produkt właśnie był... Dobieram. Właśnie był no wipe, żeby ten pyłek się pięknie wtarł, nie? On jest taki, on jest właśnie do takich 3D ozdób super, tylko czy on będzie na tyle gęsty, żeby mi tak zostać z tymi ryskami? No, zobaczymy, może troszkę głębiej, znaczy głębiej, więcej nałożę, żeby głębsze były te ryski. Dobra. Dobra, proszę Państwa, teraz chwila prawdy. Chwila prawdy będzie taka, że porobimy szybko i do lampy. Muszę się przygotować. Tu lampa gotowa, ja już ją włączę może. Ja już może włączę, o. I szybko tu po prostu będzie... O. No nie bardzo moim zdaniem, ale dobra. Za szybko się wsysa. Ojoj. O. I jeszcze w dodatku... No już kichnęłam i już się zdążył zapotegować, spoziomować, nie? Dobra, to nie wypaliło, ale może wypali patyczkiem. Albo, o, nie musi być sonda, tylko czymś takim. Porobię te dziurki. No już lepiej. Już coś zostaje. Dobra, już coś zostaje, jest szansa. Włączę lampę szybko. Jest szansa, więc szybko pomiziam to i włożę do lampy. Ale się zrobił jakieś bąble. Się za szybko poziomujesz, kolego.
I szybko do lampy! Pyłek trzeba przygotować. Kolor na bok, pędzel na bok. Niepotrzebnie trzymam tipsa w lampie. Otwieramy. Mam taką pacynkę specjalną do tego koloru i do tipsów, który ja wzięłam. Pearl Gold Powder może być, obojętnie. Byle co, byle jaki. Byle jaki, proszę Państwa, byle by się wtarło. Dobra, jest nabierany. Jest nabierany. To jest ten, jakby ktoś się potem zastanawiał. Dobra, no to wcieram. Ona ma taki niebieski ten pyłek, ja mam taki złoty. Ale też wygląda gites, też to wygląda gites. No, wyszło nawet. Może nie tak ładnie jak tej dziewczynie tam, ale wyszło, kurde. Jeszcze na to topnie, tam tutaj w te szczelinki to powcieram. No ciekawe, tylko ty pamiętajcie, no takim zwykłym to bym tego nie zrobisz. Bo to nie ma szans zrobić takich właśnie tych takich, no, wgłębień. Jakiś pilnik mi się przydał, bo to już drugie zdobienie ostatnio z takim brzydkim zakończeniem mam. Dobra, ona to potopowała, a ja tym samym topem nałożę. A co? Albo nie, właśnie, żeby było takie trójwymiarowe? Nie, dobra, tym samym, żeby to ładnie zakryć i żeby był gładki, nie? Ten pazur. To jest fajny top dla kogoś, kto nie lubi zdobień wypukłych i chce, żeby to wszystko zostało w środku, to ten top taki gęsty, to ładnie wszystko uwypukli. No pazur będzie troszkę grubszy, wiadomo, no ale nie będzie nic wystawać. Jak ktoś nie lubi, że mu wystaje, no to dobra opcja, nie? Cyk. On się pięknie pozimuje, ten top, więc długo nie trzeba czekać. Ty fajne to! Dobra, utwardzę. Umyjemy dookoła to wszystko, co się tam, wiecie, wybrudziło pyłkiem i zrobimy prezentację. I jeszcze chciałabym zobaczyć jedną opcję. Szybko tipsa na niebiesko. Szybką opcję, bo mam jeszcze jeden produkt. Dobra, starczy na jeszcze jednego tipsa, ale takiego nie do końca. Ale to nie ma znaczenia, bo ja zrobię szybki test na po prostu innym produkcie. Dobra. No a w międzyczasie pierwsza próba jest okej w miarę. I chodzi o to, żeby to, co jest takie wypukłe, co nałożyliście, żeby było no wipe, żeby ten pyłek właśnie tak się wtarł, nie? Na gładko, nie na masę perłową. Bo ten następny produkt, którego będę używać, właśnie on ma lepką warstwę. Jak będę wcierała, no właśnie, to różnie to tutaj może wyglądać. Potrzebuję czymś to nałożyć. I ten tutaj znowu jest totalnie, on w ogóle się nie wyleje. On się w ogóle nie wyleje, bo jest gęsty. Gęsty fest, więc go nałożymy na tego tipsa i go wklepiemy i potem zobaczymy, czy się uda w niego wetrzeć pyłek, nie? Dobra. Wklepujemy. On jest, widzicie, jak plastelina praktycznie. Teraz tak. Wklepałam go w miarę równolegle tu, równomiernie w sensie. Widzicie, jak ważne jest mieć konkretny produkt, żeby coś zrobić w miarę, żeby tak wyszło, jak nam się podoba, no to czasami jest niezbędny odpowiedni produkt. Nie chcę mi się tych kreseczek robić, ja po prostu zrobię takie, o, coś innego zrobię, żeby już nie było nudno, nie? Dobra, i on tak zostanie, on się tak przynajmniej przez pewien czas, w miarę długo, on tak zostanie i się nie spoziomuje, nie? Więc tak to utwardzę i zobaczymy, jak będzie wyglądać wtarty pyłek w to. Czy mocno będzie to jak perła, jak taka masa perłowa wyglądać, bo zupełnie inaczej ten sam pyłek może wyglądać na lepkiej warstwie, a na topie no wipe, albo po prostu produkcie no wipe. No ale zobaczmy, jak ten pyłek się będzie wcierał. No, tak myślałam, jak w lepką warstwę, czyli jak masa perłowa, więc nie ma tego efektu lustra praktycznie, bo tu jest lepka warstwa, nie? Więc taka jest różnica. To jest identyczny pyłek. Ja nie wzięłam żadnego innego pyłku. To jest ten sam pyłek, który przed chwilą był używany, tylko że tak jak właśnie z cieniami do oczu, jak mamy lepką warstwę, to pigment jeszcze bardziej przywiera i przez to jest intensywniejszy kolor.
No i tak samo tutaj wygląda. Jest identyczna sytuacja, więc jak wcierasz pyłek i coś ci nie pyknie, nie wygląda on tak jak powinien, no to wiedz, że po prostu jest lepka warstwa i nie powinno być. Albo na odwrót, w zależności od zamierzonego efektu. No, tak więc tak mi wyszły dwie opcje. Jest to do dopracowania, ale myślę, że będę szukać dalej takiego konkretnego produktu do zdobień 3D, który nie będzie się tak mocno i szybko poziomować.